Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś odcinek poświęcony tym, czym będziemy pływać na bitwach rankingowych. Jest masa pytań, co polecam na rankedy, jeśli chodzi o siódemki. Więc tak, moi drodzy, na pewno królować będą premki. Jest to, jest to tak robione, że, że warto akurat prękami się zainteresować na razie nie gram, więc może zacznijmy od od krążowników ich jest sporo i może tutaj różne osoby się zastanawiać czym popływać. Indianapolis uważam, że nie za bardzo się sprawdził i był, jest, jest za w grze ogólnie, fajnie, że ma radar ale zbyt krótko żyje i nie nadaje się za no może tak nie, nie, nie tak dobrze się nadaje do walki z niszczycielami jak tutaj jego kolega Atlanta Atlanta również posiada radar posiada bardzo dużo szybkostrzelnych dział można stosować tym okrętem na przykład taką taktykę ja on widywałem dosyć często i wydaje mi się że bardzo dobrze się sprawdza że jak już jest pełne zadymienie i niszczyciele się gdzieś tam ukryły, okręty się poukrywały, wpływamy w środek Atlantą, odpalamy radar, niszczymy wszystkie maluchy, jakie tylko zdołamy. Potem oczywiście na 99% to nie, my, ale przeciwnicy mają już przechlapane i zazwyczaj przegrywają grę, więc idziemy do przodu, jest pozamiatane. Więc absolutnie ten okręt polecam jako całkiem niezły. Y Super szychy mają flinty, czyli, czyli też to taka modyfikacja Atlanty, z dymem. Najprawdopodobniej również będzie ale, mm, używany, ale nie podejrzewam, że będziecie go często widywać. Belfastik, 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 jest, jest. Będzie na pewno też bardzo popularny. Wiadomo, całkiem sporo możliwości ma ten krążownik i może sobie poradzić z sporą liczbą przeciwników, chociaż wydaje mi się, że na przykład w walce z Atlantą może polec. Większa szybkostrzelność, więcej dział Atlanty powinno procentować, ale no zobaczymy, jak, czy, czy będzie do takich tutaj walk dochodziło, jak się one będą sprawdzać. W Fiji, jeśli chodzi o zwykłe siódemeczki, Według mnie również dosyć interesująca propozycja, i dla wszystkich tych, którzy nie mają, Belfasta można śmiało brać i na pewno e, jakiejś tragedii nie będzie. Dym zawsze jest pomocny, torpedy są. E, no brakuje trochę e, obrony przeciwlotniczej, konkretniejszej, ale tutaj bardziej e, jeśli chodzi o to, to zapewnią ją tutaj okręty amerykańskie. Bo jak wiadomo, lotniska znowu wrócą. Najprawdopodobniej wróci, oczywiście, jeśli chodzi o lotniska, to będzie to Saipan. Będzie spam pewnie tych wszystkich bombowców, myśliwców i, i będzie japoński. Gdzież on jest? Hirium. Jeśli ktoś będzie chciał latać na rangerze, to będzie tylko osłabiał team. Takie jest moje zdanie, więc jego absolutnie nie polecam na rankingówki. Jeśli chodzi o inne krążowniki, to no owszem, Mioko dalej będzie dobry, ale to już nie to. Za dużo weszło innych ciekawych krążowników, które są od niego zwyczajnie ciekawsze, dające więcej możliwości taktycznych. Sam dym daje masakrycznie dużo. Radary, tego typu zabawki, obrona przeciwlotnicza. Mioko jest jedynie bardzo przyzwoitym krążownikiem. Dalej, i no oczywiście śmiało można go brać, nim grać, ale no nie wydaje mi się, że będzie jakoś mega, mega mocny i w topce krążowników. Raczej nie sądzę, jeśli chodzi tak samo o krążowniki, tutaj rosyjskie to Szczors wypada naprawdę beznadziejnie ale założę się, że też jakieś zobaczymy Szczorsiki niemniej no, nic ciekawego nie ma absolutnie według mnie jeden z najgorszych krążków jakie, jakie jest tutaj możliwość wzięcia do gry no, więc tak, no Pensacola oczywiście też to dla mnie jest totalna nędza porównując ją z możliwościami tutaj właśnie chociażby Atlanty to będzie znikać oczywiście od każdego strzału. Nie ma jak się schować, nie ma dymu, albo będzie się kitrać gdzieś za wyspami, albo w dymie siedzieć czy imś, albo po prostu będzie szybko tonąć i no, na, na niewiele się zda. Nie ma tutaj żadnych jakichś atutów do wykorzystania ten krążownik, jeśli chodzi o, o rankingówki. To samo, jeśli chodzi o Jorka. Nic specjalnego też. Ani, ani radaru, ani dymu, ani jakichś mega turborewelacyjnych dział, ani super szybkostrzelności, żeby walczyć z niszczycielami. Czyli po co? A po co sobie nim głowę zawracać? Lepiej nie. Tak, tak przynajmniej ja uważam. Odradzam. Najlepsze dla mnie krążowniki to będą Atlanta i, i brytyjski Belfast, tudzież z, z drzewek takich, no nie Premek oczywiście to, to brałbym Fiji. Jeśli chodzi zaś o niszczyciele to jeśli będzie dużo dużo pancerników a podejrzewam, że trochę ich będzie chociaż może być różnie, jeśli będzie dużo niszczycieli to, 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 to nie będzie dobry wybór ale też nie najgorszy to jest ta jednostka dlaczego? Zauważcie, że tutaj oczywiście Mamy te cacko i 16 torped. Możliwość wzięcia tego, no, oczywiście, trzy razy więc naprawdę grubo i jeszcze tutaj chyba nie ma dodatkowego no właśnie, jeszcze więc cztery razy no nie wiem, czy aż cztery razy będziemy używać ale jest, jest taka opcja więc mamy tutaj naprawdę spam torpedowy na tym tierze niesamowity i nigdzie, nie widziany nigdzie dopiero na dziesiątym tierze Coś podobnego można zrobić dziesiątką japońską, i to też jest 15 torped, a nie 16. Więc no, masa kryczna siła ognia, jeśli chodzi o torpedy. Dodatkowo, 5-8 jest fantastyczny kamuflaż, bardzo dobry. Jeden z najlepszych na tym tierze, musiałbym zobaczyć, jaki, jaki tam wychodzi dla, dla Mahana. Porównując, mamy masa, zaraz go sobie weźmiemy i zobaczymy jaki jest jego kamuflaż tak żeby było wiadome jeszcze kamuflaż błyskawicy tutaj chodzi oczywiście o robienie zwiadu i pozostawanie cały czas niewidoczny w miarę możliwości jak widzicie mas ma 6,8 więc no nieporównywalnie gorzej o kilometr a błyskawica ma też 6,8 oczywiście Mahan będzie miał niezły, ale no dalej to, to, jest, to jest niszczyciel, który naprawdę może sporo namieszać, błyskawica, oczywiście również cały czas jest to, jest to bardzo interesujący niszczyciel z potężną siłą ognia, więc można, można się nim nieźle bawić. Tutaj oczywiście te dwie te, te dwa kraje nic nam nie oferują, tutaj mamy tak samo, jeśli chodzi o niszczyciele. Jeśli chodzi o Masa, na pewno nie, nie będzie on Jakoś mega popularny Ja nim spróbuję pograć, zobaczę Jaka będzie meta, jak się będzie Sprawdzał Z czystej ciekawości Ale podejrzewam, że, że, że to, to, to nie jest wybór, który Będziecie często widzieć Dlatego osobiście go Odradzam wszystkim tym, którzy Chcą grać niszczycielami Możecie spróbować Leningradem to też nie jest słaby, słaby niszczyciel, ma, ma lepsze torpedy od, od naszej Błyskawicy, a ogień jedynie troszkę, troszkę gorszy, więc również można się tutaj zastanowić nad graniem tym niszczycielem. Kijowa nie polecam, ale zapewne też jakieś znajdziemy. Machana, oczywiście jak najbardziej. No to, to jest, to jest niszczyciel, który będzie zajmował się oczywiście rozłupywaniem wszystkich innych niszczycieli, również spotowaniem i torpedy też posiada całkiem spore ilości, i no prędkość mogłaby być lepsza, ale pozostałe rzeczy tam nie, naj, nie, nie są najgorsze, więc dalej, jest, dalej będzie to taki niszczyciel bardzo wielozadaniowy, tak to nazwijmy. Więc jeśli chodzi o niszczyciele wygląda to tak, tutaj tej siódemki, jeśli chodzi o Akatsuki to bym nie polecał, no mamy, mamy lepszą tą, więc nie ma co się zastanawiać, mm, to jest 100 razy lepsze od tego, więc trzeba brać, tak to wygląda jeśli chodzi o niszczyciele, były krążki, zostały pancerniki, pancerniki jeśli chodzi o Colorado to nic specjalnego, Oczywiście, no, dobra obrona przeciwlotnicza, ale teraz również taką posiada Gneisenau. Dlatego to jest według mnie najlepszy pancernik ze wszystkich do gry na siódmym tierze. Wyśmienita obrona przeciwlotnicza, dzięki czemu będziemy nie dość, że sami całkiem nieźle się bronić przed samolotami, to jeszcze zapewniać ją dla drużyny. Bardzo przyzwoite tutaj działa do artylerii dodatkowej. Które również będą robiły swoją robotę. Okręt jest całkiem szybki, zwrotny, jak na pancernik nieźle się nim manewruje. Posiada torpedy jako jedyny z drzewek więc też w razie czego, w razie jakiejś walki na bliższy dystans ma jeszcze czym porządnie tutaj ukąsić. Działa całkiem, całkiem celne jaż potrafia mocno bić. Pancerz bardzo dobry jeden z najlepszych na tym tierze. ilość hpeków też całkiem. Całkiem zadowalająca. Nie ma konkurencji za bardzo. Oczywiście szarhorsty też będą pływać. Według mnie, tak jak niedawno mówiłem, jest on lekko już wykastrowany. Przynajmniej jego działa. I, i, i to będzie troszkę przeszkadzać, ale to jest dalej. Całkiem niezły. Pancernik, więc wszyscy ci, co go mają, będą na pewno nie pływać, będą nim również sobie zarabiać na ranki bo tak też ludzie do tego podchodzą. A tego na pewno nie raz i nie dwa go zobaczymy. I bardzo prawdopodobne również, że złej gry robić nie będą. Co nam jeszcze zostaje? Zostaje nam jeszcze Japońszczyzna i Nagato. Nagato, który kiedyś robił za taki pancernik, który służył głównie do tego, żeby przejąć całą ostrzał na siebie, jak najwięcej wytrzymać z angielskiego tankowanie, to przyszło i tak tak, tak. to się u nas nazywa przynajmniej tak się przyjęło więc taką rolę pełnił po prostu zbieracza wszystkich pocisków torped, miał jak najdłużej to przetrwać skupić na sobie cały ogień przeciwnika, w tym czasie w domyśle nasz team miał to wykorzystać i wygrać, no teraz tą rolę może bez problemu sprawować Gneisenau albo też Sharhorst. to są też pancerniki które potrafią jeśli odpowiednio nimi pogracie dosyć sporo ostrzału wytrzymać Niemniej, Japończyk dalej podejrzewam, że nie raz i nie dwa będzie pływał część po prostu osób, która go Miała, lubiła, dalej go ma i prawdopodobnie dalej lubi. I podejrzewam, że jakoś mega tragicznie wypadać nie będzie, ale wydaje mi się, że tutaj siódemki, jeśli chodzi o pancerniki, będą zdominowane przez jednostki niemieckie. Więc, jeśli chodzi o, o, o pancernik numer jeden, według mnie, jak si ktoś by mógł wybierać, to, to Gneisenau. Jeśli chodzi o krążek, to. Według mnie Atlanta w prawnych rękach będzie robiła najlepszą grę. Głównie dzięki radarowi szybkostrzelności. Chodzi o pozbywanie się niszczycieli. Jak, jak szybko się pozbędziemy niszczycieli przeciwnika, to mamy bardzo duże szanse na wygraną grę. A o to tylko w tym chodzi. No, więc to, to może być taki potwór. No, łamane na Belfast, bo Belfast też może być niezwykle niezwykle groźny w tych rozgrywkach. A jeśli chodzi o lotniska, to, to, to japońskie. Yy, I jeśli chodzi o niszczyciele, to tutaj naprawdę spora, spora zagwozdka. Dlaczego? Dlatego, że Mahan albo. albo, albo. Yy, z Japonii tutaj yy, Shiratsu. Dlaczego? A dlatego, że Mahan jeśli będzie dużo niszczycieli, to będzie najlepszą odpowiedzią. To już trzeba zobaczyć a jeśli racuję, jeśli będzie dużo pancerników no bo no, 16 torped co chwila to, to, to jest jednak masakra jeśli w odpowiednim momencie zacznie to być wypuszczane to no kile mogą lecieć jeden za drugim w szalonym tempie i wykurzanie też wszystkich z dymów tego typu akcje, takie dywany 16 torpedowe można sobie wyobrazić co się, co się może dziać więc y, tym się pewnie też będę bawił, bo to, bo to podejrzewam, że będzie zabawa. No dużo też zależy od tego, y, ile będzie lotnisk, jak będą działać. Oczywiście no, tutaj wtedy y, rola niszczycieli będzie albo większa, albo mniejsza. Jak będzie lotnisk, y, bardzo dużo to. O, to niszczyciele będą miały ciężką robotę, a jak będzie mało, to będą dyktować warunki tak jak dyktowały zawsze, yy, więc no, tak to, tak to wygląda, moi drodzy. Yy, może gdzieś jeszcze jakiś okręt pominąłem, którego tutaj nie ma, a, a, a po prostu gdzieś tam jest i nie jest uwzględnione, ale chyba nie. Chyba nie, yy, więc na to się trzeba przeszykować. Mam nadzieję, że zabawa będzie przednia, jak zawsze, że będzie można popływać ze, ze świetnymi graczami, podpatrzyć coś, popodziwiać kunszt mistrzów, no i o to, o to w tym chodzi, o dobrą zabawę, więc wszystkich gorąco zachęcam tutaj do, do wzięcia udziału, nie przejmowania się za bardzo tym, że idzie, nie idzie, traktujcie to bardziej jako taką przygodę i troszkę inny typ rozgrywki, który będzie na pewno, na pewno mega interesujący. Nie dałem błyskawicy tutaj w pierwszej topce, bo wydaje mi się, że może ona teraz trochę stracić przez te wszystkie dymy, których powinno być o wiele więcej. Jej, jej działanie może być ograniczone, a mas dzięki, dzięki sonarowi i odpowiednim podejściu do przeciwnika może się też okazać bardzo groźny, ale to zobaczymy. On jest olbrzymią nie i jego nie polecam absolutnie, bo jest mało osób, które dobrze wie, jak grać tymi niszczycielami i prościej po prostu jest wybrać inny, inny niszczyciel, którego rola jest o wiele bardziej jasna, czytelna i prostsza do odegrania. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że na większość pytań odpowiedziałem. Jeszcze jeśli chodzi o perki, które się przydadzą, to oczywiście w tym trybie takie cacka jak to jak najbardziej powinno być, również to żebyście wiedzieli, że już jesteście namierzani i zaraz zacznie tutaj ołów spadać wam na głowę, a to oczywiście jako, że to jest gra bardziej kameralna, jest o wiele mniej okrętów, to będziecie mieli jeszcze lepsze rozeznanie i, i najlepsi gracze oczywiście wykorzystają ten perk Właściwie, a, a inni troszkę gorzej Ale tak to, tak to jest, a nie inaczej Dobra, to tyle Mam nadzieję, że materiał Wam się przyda Że coś tam powygrywacie Jak najwyżej się w tabeli doczłapiecie Do pierwszego miejsca najlepiej Tego Wam życzę Pamiętajcie, że jak trzy razy wygracie również Trzy razy będziecie mieli pierwsze miejsce To dostaniecie gdzie maleństwo tu? Zobaczcie, taki piękny okręt. Cud, miód i orzeszki. Dawno nim nie grałem, muszę nim chyba sobie troszkę znowu pograć. Czemu nie? Wygląda fantastycznie. To nie od silniejszego podmuchu wiatru, ale jest piękny. <gry> jest piękny i jest strasznie groźny. To jest taki naprawdę okręt dla wirtuozów gry. Więc strasznie, strasznie może być ciekawy, no na rankingówkach podejrzewam, że aż taki groźny nie będzie ze względu na to, że właśnie Atlanta jest lepszym wyborem według mnie, ale na bitwach losowych <grywki> to wszyscy no nie wszyscy, ale bardzo dużo graczy, którzy ten okręt posiadają robią kosmiczne rzeczy i mają olbrzymi procent wygranych bitew jest to taki... Niby krążownika, gra się nim troszkę jak niszczycielem, tyle że większym z większą możliwością zrobienia komuś kuku. Dobra. To tyle, moi drodzy. Widzimy się na rankingówkach. Na pewno z częścią z Was się spotkam. Więc wszystkim życzę powodzenia i miłej zabawy. Trzymajcie się, hej.